Dzień dobry, 23 czerwca 2024 roku, Wałbrzych, Park Jana III Sobieskiego, piąta runda Pucharu Polski w kolarstwie górskim w olimpijskiej odmianie cross country. Na starcie zawodnicy od mastersów przez amatorów po juniora, elitę, a także najmłodsze kategorie żak i młodzik. Spotykamy się tutaj na tydzień przed Mistrzostwami Polski, więc zawodnicy bardzo w dobrej dyspozycji, chcą sprawdzić swoją formę, ostatnie szlify treningowe, a jeśli chodzi o rundę kolebka, można powiedzieć, klasycznego, nowoczesnego cross country, które tutaj jest rozwijane od kilkunastu lat. Kultowa rozgrzewka, zmodyfikowana lekko harcówka w związku z otwarciem nowej wieży widokowej tutaj w parku, a także pozostałe elementy jak podjazd pod punkt widokowy. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z dzisiejszej rywalizacji elity. Jesteśmy w Wałbrzychu na piątej już edycji Pucharu Polski XC. Mówi dla Was Marcin Gruca, który ma dzisiaj przyjemność poprowadzić te zawody od strony komentatorskiej. Jeżeli spojrzycie tutaj, to wyniki zawodów wraz z panem Tomaszem Cichym robią świetną robotę, zapewniają wyniki online. Także jeżeli jesteście i możecie, przychodźcie właśnie na takie imprezy, bo jest super i można fajnie pokibicować, a ci zawodnicy, którzy się ścigają, naprawdę na to zasługują. Lubię tą trasę, lubię się tu ścigać, lubię atmosferę, jaka jest zawsze, panuje na tym wyścigu, także liczę też na bardzo dobry wynik. Wygrywałam tu wielokrotnie i z takim nastawieniem również staję dzisiaj na starcie. Jeszcze przedwczoraj startowałam już w Mistrzostwach Polski, a dzisiaj już, w sumie to wczoraj przyjechaliśmy do Wałbrzycha, no objechałam trasę i już dzisiaj startuję, więc chcę ten wyścig przyjechać spokojnie przede wszystkim. Nie nakładać sobie żadnej presji, po prostu zrobić swoje jak najbardziej potrafię. Myślę, że jest dobra dla wszystkich kategorii, które tu startują. Dla młodych rozwojowa, dla nas jest taka, żeby godnie porywalizować i myślę, że będzie fajny wyścig. Chciałabym przejechać cały wyścig, niestety dziewczyny skutecznie mi to uniemożliwiają, oczywiście walczą o swoje. Więc dla mnie jakby priorytetem jest tutaj przejechać jak najwięcej okrążeń i ukończyć pełny wyścig. Napięty kalendarz, ale my kolarze lubimy to. Zawsze staję na starcie, żeby pojechać jak najlepszy wyścig, żeby wygrać, ale zobaczymy. Wyścig jest wyścigiem, może się wiele wydarzyć, także spokojnie. Wyścig elity kobiet przebiegł pod dyktando zawodniczki KTM Srebrna Góra Aleksandry Podgórskiej, która prowadziła od startu do mety przez wszystkie sześć okrążeń. Drugie miejsce przypadło Gabriele Wojtyle z Superior Zator, a trzecie miejsce dla Tosi Białek z warszawskiego klubu kolarskiego. Wiedziałam, że trochę mogę być podmęczona, więc tym bardziej się cieszę, że z tą dyspozycją, z tym podmęczeniem wygrałam. Czy myślę, że nie da się pojechać w wyścigu bez ani jednego błędu, ale zawsze sobie myślę, że na kolejnej rundzie chcę pojechać jeszcze lepiej, poprawić ewentualnie to, co na poprzedniej się nie udało i taki zawsze mam cel na wyścigu. Chciałam to utrzymać, ale nie trzymałam. Ewidentnie nie mogłam wejść na jakieś tam swoje, że tak powiem, wysokie obroty, więc z tego nie jestem zadowolona. Zdecydowanie, Ola jest u siebie, wiadomo, zrobiła nam
to co Niemcy Szkocji, meczu otwarcia. Ja gdzieś tam próbowałam jeszcze gonić i myślę, że te okrążenia były coraz lepsze. W ostatnim pump tracku oczywiście przedobrzyłam i trzeba się przewrócić, a jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Staram się dać z siebie wszystko, a wynik wyjdzie jak wyjdzie. Patrząc z perspektywy, że już czasami jestem najstarszy, to jednak cały czas ta dyscyplina najbardziej mi się podoba z odmian kolarstwa. Lubię się tu ścigać, mam tu swoich kibiców, czuję się jak w domu. Wałbrzych od zawsze, no taki promotor tak naprawdę pierwszych takich technicznych tras, ale no nie przesadzonych. Myślę, że ona jest kompletna, nie ma co tu zmieniać. Bo wreszcie mam swoich partnerów na koszulkach, więc mam nadzieję, że uda mi się pokazać ich na podium. Jest idealnie, jeśli chodzi o podłoże, popadało dzień przed, nie jest ślisko, a jest bardzo przyczepnie, więc jest naprawdę perfekt. W dzisiejszym wyścigu elity mężczyzn byliśmy świadkami pełnej dominacji Filipa Helty, zawodnika KTM Srebrna Góra, który od samego początku prowadził, chociaż musiał w pierwszej części wyścigu odpierać ataki rywala z Czech, Franciszka Hojka, a także trzeciego dzisiaj Mateusza Nieborasa. Wyścig pojechałem od startu kontrolnie, cały czas trzymałem pierwszą pozycję, równe tempo i dojechałem samotnie na metę. Trochę trema taka przed startem jest, jak tyle znajomych twarzy, rodzina, żeby się pokazać z dobrej strony, bo to tak naprawdę raz w roku mogę się tutaj pokazać, mam taką okazję, ale no bardzo to pomaga, bardzo gdzieś tam każde kibicowanie na jakimś podjeździe, to zawsze jakiś ząbek niżej idzie. Wiadomo, nie można się podpalić, bo później się za to zapłaci. No może nie jest rewelacja, że nie wygrałem, ale jestem naprawdę zadowolony, bo to w końcu czułem się dobrze na tym rowerze. Lubię sobie stawiać wysokie poprzeczki i dalej tak patrzę się na to pierwsze miejsce, staram się wszystko, to mam nadzieję, że jeszcze pokażę w tym sezonie jeszcze swoją taką siłę, to wszystko. Jesteśmy po pełnych emocji w wyścigach elity kobiet oraz elity mężczyzn. W obu tych wyścigach triumfują zawodnicy KTM Srebrna Góra, Aleksandra Podgórska i Filip Helta, którzy jak widać są w doskonałej dyspozycji, tym bardziej, że już za tydzień Mistrzostwa Polski w Białce Tatrzańskiej. A materiał ten powstał we współpracy z marką Trezado.